żywła nam obozy. Mówimy o otwartym sercu, o pomocy drugim ludziom, o zaangażowaniu innych ludzi dla drugich ludzi. I powiem ogromnej, nie, naprawdę wielkiej pracy, która po prostu zaskoczyła nas przez ostatnie 4 lata i która została wykonana wyśmienicie. Jest zawsze osoba, która tym kieruje, tak? Ona najczęściej odbiera uścisk, kwiaty, nagrodę. Natomiast na to składa się praca wszystkich, którzy od początku do końca tą pracę wykonują. Przygotowują, robią, wykonują. Także to jest dla wszystkich związanych z pomocą społeczną. Jestem prezesem Chorzewskiego Stowarzyszenia Niesłyszących, które działa w naszym mieście już od 2003 roku. W naszej działalności skupiamy się głównie na pomocy osobom niesłyszącym mieszkańcom naszego Chorzowa. Nasze stowarzyszenie organizuje przede wszystkim, jednym z głównych punktów prowadzi naszą świetlicę, które dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki spotykają się osoby niesłyszące, posługujące się językiem migowym, a także sympatycy stowarzyszenia, których bliski jest sercu temat osób z wadami słuchu. Nie ukrywam, jest to dla mnie bardzo cenna nagroda, ponieważ motywuje mnie do dalszych działań i daje mi świadomość, że nasze działania, które już tam robimy tutaj od 20 lat w Chorzowie, mają jakiś sens. Ogólnie pracujemy na rzecz rodzin, przede wszystkim na rzecz rodzin, całych rodzin, które mają trudności w funkcjonowaniu, które mają trudności w funkcjonowaniu swoich środowisk wychowawczych, właściwie na rzecz rodzin, ale de facto skupiamy się na dzieciach, tak? Bo jeżeli będziemy pracować z całą rodziną, to jesteśmy w stanie wypracować z nimi takie metody wychowawcze i powiedzmy zbudować takie relacje, nauczyć budować relacje w rodzinach takie, żeby dzieciaki miały bezpieczne środowiska wychowawcze, bezpiecznie mogły się rozwijać i wzrastać. Miłe jest to bardzo, że gdzieś ta moja praca została doceniona i tak jak powiedziałem, ja nie jestem sam, tak? Bo ja będąc samemu nie jestem w stanie zrobić niczego, co by było dobre dla rodzin, z którymi pracuję, ale dzięki właśnie ludziom, z którymi współpracuję, dzięki instytucjom, z którymi współpracuję, to ta praca się zacieśnia, ona się zazębia i to jest właściwie sedno tego wszystkiego, że razem możemy więcej zrobić dla naszych rodzin. Każda działalność, która jest tak jak na przykład grupy Afrikia, jest działalnością promującą miasta, naszych mieszkańców, naszych dobrych serc i nas w ogóle. Chansons qui parquent une chose en moi.